Cześć, z tej strony Karolina, a dzisiaj przychodzę do Was z Bookhaulem. Będzie to Bookhaul głównie z KTK, z krakowskich targów książki, ale nie tylko, jak widzę koło siebie, to tych książek jest sporo. Będzie kilka książek od wydawnictw, o czym Wam powiem. Będą książki, które sobie sama kupiłam, czy to na targach, czy to nie. I będzie kilka prezentów od dziewczyn, które dostałam na urodziny, czy też Marta mi je przywiozła z Edynburga. I to, co mi się pierwsze rzuca pod rękę, to książka The Winter of the Witch, Katrin Arden, czyli trzecia część trylogii Winterwood, bo... Winterwood? Słuchajcie, nie pamiętam w tym momencie oczywiście, jak ta seria się nazywa, ale jest to trzeci tom trylogii rozpoczynającej się książką Niedźwiedź i Słowik, który podobał mi się tak średnio. Zakończenie pozostawiło mnie zadowoloną, natomiast drugą część i trzecią część bardzo chwaliła Ania Bestsellerka. Drugą mam w TBR-ze na 2019 rok jeszcze do przeczytania. Mam nadzieję, że mi się uda. I jeśli skończy się to taką reakcją jak reakcja Anny, no to wolałam mieć tą książkę ze sobą, szczególnie, że dorwałam ją w Empiku, kosztowała 45 zł, więc myślę, że to jest serio dobry deal, bo to jest hardback, bardzo ładny zresztą, więc to jest pierwsza książka, którą sobie kupiłam. Teraz coś, co już czytałam, ale pewnie stwierdzicie, że jestem nienormalna. To dostałam od wydawnictwa, to jest moja już wersja finalna, egzemplarz finalny. Wcześniejszą jakby czytałam w formie PDF-u, recenzję macie już na moim kanale. Natomiast ta książka tak mnie w sobie rozkochała, tak mi się spodobała, że wybacz mi ojcze, że zgrzeszyłem. Kupiłam sobie angielską wersję w hardbacku. Tak już mam, że jak mi się coś podoba, to chcę mieć wszystkie wersje. I to wydanie jest przepiękne. Jest przepiękne. I bardzo z ogromną chęcią wrócę do tej książki właśnie w oryginale. I gdy już mówimy o Frankensteinie, to na stanowisku wydawnictwa Vesper, właśnie na krakowskich targach książki, kupiłam oryginał, czyli Frankensteina Mary Shelley. I niniejsze wydanie Frankensteina jest wyjątkowe. Powieść Mary Shelley po raz pierwszy ukazuje się po polsku w wersji pierwotnej, bez zmian wprowadzonych później przez autorkę. Więc jeśli, jeszcze nawiązując do Mrocznych Dziejów Elizabeth Frankenstein, jeśli książka powoduje, że chcę przeczytać oryginał, do którego w ogóle mnie nie ciągnęło nigdy w życiu, to wiedzcie, że coś się dzieje i musiało być naprawdę dobrze. Z polecenia Sylwii oczywiście nie mogło tu zabraknąć Spin the Dawn. To jest połączenie projektu Runway z Mulan. Dobrze mówię o niej Sylwia, czyli właśnie My Books, My Life, ale też Viola Booking Around. Jeśli dobrze pamiętam, wydaje mi się, że dobrze pamiętam. Jestem ciekawa, czy mi też się spodoba, bo wiem, że Sylwia jest w niej zakochana. I ostatni, trzeci tom trylogii o Lara Jean, czyli Zawsze i na Zawsze. Premiera będzie na początku listopada. Do mnie ta książka przybyła z wydawnictwa, była też dostępna na krakowskich targach książki. Ja już ją czytałam w oryginale. Ja uwielbiam całą trylogię. Jeśli jeszcze nie czytaliście, to bardzo Was zachęcam. I teraz dwie książki, które przyleciały do mnie razem z Martą z Edynburga. Pierwsza jest to powieść graficzna The Prince and the Dressmaker. Marta czytała, bardzo jej się podoba, więc ja też jestem ciekawa. I The Black Flamingo. Jest to książka pisana tak jak The Poet X i The Other Words for Home. W formie wersów, nie wiem, czy Wy to widzicie, bo mi tutaj dosyć mocno lampy świecą. Historia bardzo społecznie ważna o chłopaku, który jest czarny, który jest gejem i który jest drag queen, z tego co mi Marta mówiła. Marta czytała, bardzo jej się podobało, więc też jestem bardzo ciekawa. Teraz książka, którą chciałam przeczytać już od jakiegoś czasu, kupiłam ją na stanowisku wydawnictwa Dwie Siostry, jest to Widziałem Pięknego Dzięcioła. Jest to coś, co już przeczytałam, bo ta książka zajmie Wam około 20 minut w porywach. Jest to dziennik chłopca, który w wakacje roku 39 dostał polecenie ze szkoły, żeby codziennie pisać jedno zdanie. To była wtedy za tamtych czasów, z tego co czytam, dosyć popularna forma, aby właśnie ćwiczyć pisanie, kaligrafię. I właśnie pan Michał dostał takie zadanie. Co ciekawe, jest to
prawdziwa rzecz i autor zeszytu żyje do dzisiaj i rzeczywiście są to jego takie wspomnienia przedwojenne. Wiecie, no to nie jest, można powiedzieć, nic wybitnego. Tu jest mało tekstu, no na każdą kartkę przypada jedno zdanie, ale są przepiękne rysunki. Przepiękne. I tu widać, że tutaj mamy wakacje i jest fajnie i jest miło. Natomiast później mamy już czasy wojenne, kiedy zdecydowanie ta kolorystyka nam się zmienia, ciemnieje i coraz bardziej szokuje czytelnika. Chociaż może szokuje to jest złe słowo. Coraz bardziej zasmuca czytelnika. Nie jest to coś, co musicie kupić. Można wypożyczyć ją w bibliotece, jeśli szkoda Wam tych 35 zł. Natomiast ja lubię mieć książki. Ja lubię mieć właśnie takie wyjątkowe perełki, do których będę mogła wrócić, które będę mogła przekazać komuś dalej, nie wiem, mojemu chrześniakowi, moim dzieciom, kiedyś tam w przyszłości bliższej bądź dalszej, nawet jeśli to nie jest coś, przy czym spędzę długie godziny. A jeśli mówimy już o dzieciach i o moim chrześniaku, to mam dla niego książkę Jak Winston uratował święta z wydawnictwa Zielona Sowa. Ich oferta dziecięca jest powalająca, jest świetna. I sama jestem ciekawa tej książki. Nie wiem, czy to będzie prezent świąteczny, czy przedświąteczny, ale jest cudowna i ja mam ogromny sentyment do książek dla dzieci. Książka, którą dostałam, znaczy została mi sprzedana przez Alinę i wręczyła mi ją na targach, to All the Bright Places Jennifer Niven. Ta książka została wydana po polsku, jednak ja uważam, że młodzieżówki o wiele lepiej jest czytać po angielsku. Szczególnie właśnie ze względu na język, na lepsze oddanie emocji, tego, co autor tak naprawdę chciał nam przekazać. Jestem bardzo ciekawa, bo ta książka zbiera dobre opinie. Zauważyłam, że o wszystkich książkach mówię, że jestem ich ciekawa, no ale zasadniczo nie jest to kłamstwo, bo jeśli je kupuję, to jestem ich ciekawa. I kolejne dwie książki to będą reportaże. Pierwszy z nich to Wrócę, gdy będziesz spała, rozmowy z dziećmi Holokaustu. Fani podała cyjanek swojemu synowi Jurkowi. Mama Biety, dziewczynki urodzonej w warszawskim getcie, uśpiła ją luminalem, umieściła w drewnianej skrzynce i przemyciła na aryjską stronę. Do skrzynki włożyła jeszcze srebrną łyżeczkę z wygrawerowanym imieniem i datą urodzin. Inna matka w czasie likwidacji ludzkiego getta zażyła cyjanek, a córkę wyrzuciła za okno. Miała tylko jedną porcję trucizny. Autorka wydobywa historii żydowskich matek, które by ratować swoje dzieci stawały przed tragicznymi wyborami, przybranych matek, które nie zawsze potrafiły rozstać się z ocalonymi dziećmi i dzieci często już na zawsze rozdartych pomiędzy dwiema tożsamościami, dwiema rodzinami, między poczuciem winy, wdzięcznością i żalem. Coś bardzo ciekawego, na pewno nie będzie to lekka lektura, ale myślę, że bardzo wartościowa. Druga książka to coś, myślę, autorki wybitnej, noblistki, której jakoś nigdy nie chciałam czytać. To znaczy, może inaczej. Zawsze ją chciałam czytać, ale to była książka, która została spychana przez inne tytuły na dalekie, dalekie miejsce w moim TBR-ze. Chodzi tutaj o Czarnobylską modlitwę Swietlany Aleksiejewicz. Po tytule możemy wnioskować, że oczywiście będzie to historia Czarnobyla i tego, jak to wszystko wyglądało. Jestem bardzo ciekawa też książki właśnie dotyczącej Czarnobyla autorstwa Kate Brown. Jeśli czytaliście właśnie Czarnobylską modlitwę albo książkę Kate Brown, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. I coś, co dostałam na stanowisku wydawnictwa Zielona Sowa, czyli Pierwsza zasada punka. W przekładzie Sylwii Hutnik. I jeśli cokolwiek było dotykane przez Sylwię Hutnik, to ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że to będzie po prostu coś znakomitego. I teraz będzie krótka historia, taka wiecie, geneza. Na warszawskich targach książki, na stoisku wydawnictwa Tadam, kupiłyśmy z Olą książkę Wojenne lalki Marysi. Wiedziałyśmy, że wtedy miało być spotkanie chwilę później z autorką, natomiast my już się zbierałyśmy, nie miałyśmy siły, no i później plałyśmy sobie oczywiście w twarz, w brodę, zasadniczo pluć sobie w brodę, a nie pluć sobie w twarz, ponieważ książka ogromnie nam się spodobała i wywarła na nas naprawdę duże wrażenie. Więc kiedy na krakowskich targach książki zauważyłyśmy autorkę razem z ilustratorką Anią Jamrus, to wiedziałyśmy, że musimy kupić kolejną książkę z tego wydawnictwa, właśnie z ilustracjami pani Jamrus, i w takim sposobem pojawiła się u nas Marcelinka rusza w kosmos, bajka trochę naukowa Janusza Leona Wiśniewskiego, właśnie z znakomitymi
ilustracjami pani Jamrus. Ja jestem zakochana w jej kresce. Mam tu zresztą jej autograf i ilustrację. I też właśnie pani Małgorzata Janina Berwiel tutaj się podpisała, zarekomendowała tą książkę. Wiadomo, że to nie jest jej autograf, bo to nie jest jej książka, ale poprosiłyśmy, żeby zostawiła po prostu po sobie jakiś ślad. Od wydawnictwa niezwykłego pojawiła się u mnie też książka Łowcy Płomienia. Wiecie, że ja nie mam zaufania do wydawnictwa niezwykłego i mówię o tym dosyć otwarcie, ponieważ raz zawiedli mnie niesamowicie, jeśli chodzi o tłumaczenie i swoją postawę wobec całej afery. Właśnie z tłumaczeniem Wiedźmy Morskiej, czyli totalna olewka i w ogóle zwalanie problemu na kogoś innego, nieważne. Ale We Hand the Flame, czyli właśnie oryginalny tytuł, to jest książka, która mnie gdzieś tam interesowała. Więc stwierdziłam, że zobaczę, czy to coś się zmieniło, jeśli chodzi o tłumaczenie. Kurde, nie wiem, czy to nie jest ta sama tłumaczka. Shit. Jeśli tak jest, no to pewnie jesteśmy w dupie. Natomiast jestem ciekawa. Po prostu jestem ludzko ciekawa i mam nadzieję, że jednak będzie dobrze. Ostatnim moim zakupem targowym, natomiast nie ostatnim zakupem targowym, który Wam tu pokażę, były dwa komiksy. Są dwa komiksy. Poszłam do wydawnictwa Egmont i tak chodziłam, i szukałam, i tutaj coś niby chciałam, ale tutaj nie. No wiecie, już pod koniec targów człowiek ma ograniczony budżet, ale zobaczyłam coś. No nie mogłam się powstrzymać. Szczególnie, że będziemy z Olą niedługo, w grudniu na święta. Taki mamy przynajmniej plan, organizować Comic-Con. I mam dwa tomy. Malutkiego Liska i Wielkiego Dzika. Jakby, czy kogoś to dziwi? Czy kogoś dziwi, że kupuje książkę, powieść graficzną, której opis brzmi: Malutki lisek żyje samotnie pod jabłonką na odległych wzgórzach. Jest szczęśliwym zwierzątkiem, które zajmuje się tylko sobą i swoimi lisimi sprawami. Jednak pewnego dnia pod jabłonią pojawia się wielki dzik, a wraz z nim czas zmian i przygód. Czy maleńki lisek jest na nie gotowy? Mam dwa pierwsze tomy, ich jest więcej, więc jeśli mi się spodobają, to na pewno nabędę kolejne. Szczególnie, że ta cena też nie jest zabójcza, bo kosztowały po 25 zł, to jest cena okładkowa, ja je kupowałam każdy po 18. I skorzystałam z ogromnej promocji na stanowisku wydawnictwa komiksowego Centrala. Kupiłam 3 komiksy za złotych 20. Pierwszy z nich to Stuck Rubber Baby. Rysunek i narracje idealnie współgrają ze sobą w tej lirycznej opowieści o życiu młodego mężczyzny, której tło stanowi walka o prawa człowieka i głęboko zakorzeniona homofobia. Toland Polk, syn prostego stolarza, dorastał w Clayfield, mieście na południu Stanów. Są lata 60., czas silnych przekonań i brutalnych emocji, a mieszkańcy Clayfield są podzieleni w sporze o segregację rasową. Walcząc o prawa człowieka, Toland stopniowo uświadamia sobie, że musi stoczyć osobistą walkę, czyli zaakceptować fakt, że jest gejem. Świetny opis. Po drugie, to było coś, w ogóle dlaczego zwróciłam uwagę na to stoisko i na te komiksy. Akurat przechodząc, pan opowiadał o komiksie pod tytułem Pustka i mówił komuś, że to jest komiks o tym, to jest o tym, a to jest o radzeniu sobie po stracie kota. Wiecie, że ja niedawno właśnie przeżyłam takie wydarzenie w moim życiu, dosyć przykre, więc musiałam to kupić. Wiem, że tu nie ma dużo tekstu, ale ja mam niestety ogromną słabość do tego typu rzeczy. Moja mama już go czytała, oczywiście wszyscy się zaryczyli na śmierć, ale Pustka musiała się po prostu u mnie znaleźć. I ostatni komiks, tym razem anglojęzyczny, znaczy anglojęzyczny, został stworzony przez polskich autorów, natomiast jest w języku angielskim, Elephant on the Moon. Powieść graficzna o dziewczynie, która ogląda co noc księżyc, zauważa tam słonia, ale nikt jej nie chce uwierzyć, zobaczę co dalej z tym. Myślę, że to będzie mój fajny TBR właśnie na Comic-Con. I z tego co wiem, co mi się tak wydaje, to już wszystkie książki, które przyszły do mnie w ostatnim czasie. Dajcie znać, czy byliście na KTK, jeśli tak, to co kupiliście i czy może czytaliście którąś z książek, które pokazywałam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!